pomoc! Na pomoc! Ja więc jestem z tym sporodem w kolejnym odcinku, to jest odcinek drugi bodajże, tak. Kolejny odcinek i jak widać mamy dalej filmiki. Poleciał? Poleciał. Dobrze, przeczekamy te dialogi i przyjdziemy do gry. Mam jakiegoś wieśniaka. Na bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu, a gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Pewnie, że nie. Parę koron na pewno się przyda, nie? Czy po prostu będziemy super bohaterem i nic nie weźmiemy od niego? A nic nie weźmiemy. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają, że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale tu w białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. A, czyli zdobyliśmy pierwszego przyjaciela. Dobra. Jedziemy dalej. Także jak widać, grafika nie wygląda tak rewelacyjnie, jak wygląda na PC-cie. Z tego co wiem, to wygląda grafika tutaj jak... Drogą, gryf tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród, krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Okej, czyli dotarliśmy do wioski. Odpocznij. Chłopczyk z łuku. Ciekawe, czy umiesz strzelać. Czy tylko udajesz, że strzela. O, coś kiepsko mu to dawać. W ogóle strzały nie ma w ręce. Może ćwiczy. A drugi łuk mu się zgliczował w drodze. Jesteśmy w karczmie. Zimna żytnia z piwniczki. Pełno gburów. Pijanych zresztą. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty.
Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Żałuję trochę, że nie grałem w wcześniejsze Wiedźminy, jedynkę i dwójkę. Troszkę mi się ogarniał w całej tej historii. Jak dla mnie to wszystko jest nowe. Choć po części przypomina czasami tak Gothica. Wiedźminy? A jeśli przypomina Gothica, to na pewno będzie mi się podobać ta gra. Na pewno każdemu, kto grał w Gothica. Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Jakie teksty. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? No proszę, ja tak żeśmy... Mimo że tego, żeśmy wzięli jego złota, jego siostra nam się odwdzięczy, tylko kuzynka jest. Chyba siostra. Okej. Motyw, które wysiłają, oznaczają przejście do handlu. Czy chcemy handlować? Nie bardzo mamy czym. Czyli przyjdziemy od razu do powieści. Czyli szukamy pewnej kobiety. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Okej. Gdzie na koniec rozmowy odznaczone rozmową? Kontynuuj. Może porozmawiamy trochę z tą kobietą. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jak i potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Właśnie, dzięki to wszystko. Dzięki to wszystko. A więc co teraz mamy zrobić? Teraz mamy z kimś porozmawiać chyba. Popytać tych okolicznych pijaków. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. To ma sprawę. Okay. Słyszałeś, że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej. Szukam kogoś. A takim to na pewno nie pomaga. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Oznaczają możliwość rzucenia uroku. Co jej każesz? No, spróbujmy rzucić urok. Dawaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem.
Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! O kurczę. Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Będą kłopoty. Ja dość już chyba wypiłem. We łbie mi szumi. Ustaw nas! Gadać z tobą nie będzie! Okej. Idziemy dalej. Idziemy do tych, co nas odmieńcami nazwali. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko... Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurckiej. Geralt, wiedźmin zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Co tu robisz? Zapytamy go, zobaczymy, co nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Naukowiec znalazł. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Okej. To było na tyle. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Dokładnie. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Nie, będziemy się w jakieś gwinty grać, nie? Mam inne rzeczy na głowie. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do 10 nie zliczą, to i reguł nie pojmują. No nic, wróć, jeśli zmienisz zdanie. Okej, został nam jeszcze jeden typ się do obgadania. Gunter. Ale to już w następnym odcinku będziemy z nim rozmawiać. Dobrze, do zobaczenia za chwilę. I zachęcam do subskrybowania, lajkowania i mam nadzieję, że wam się będzie podobać. Cześć.